Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance. Hejo, hejo, moi kochani. Witam was bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny. Przechodzę do was takim bardzo krótkim, mam nadzieję krótkim, jak zwykle się pewnie przedłuży, filmikiem. Z gazetkami. Przychodzę do was z nowościami, czyli to taka prawie, że powiedzmy, że podetnę to pod pogadankę. Chcę wam po prostu o czymś powiedzieć, co jest warte uwagi, zainteresowania i nawet zakupienia. Jest to oczywiście Kosmopolitan, czasopismo Kosmopolitan na maj 2016 za 1 funta, dziewczyny. Kieruję się tutaj typowo do dziewczyn, bardzo fajny Kosmopolitan. I co mamy na starcie? Co mnie skłoniło? Dziewczyny, ja ostatnio powąchałam ten perfum i to będzie kolejny perfum w moim zestawie perfum. Kupiłabym go już teraz, ale zaszalałam sobie wczoraj, po prostu się nie mogłam powstrzymać i nie powstrzymałam się i zakupiłam kolejną paletkę z Zoewy, o czym wam wspomniałam. Dlatego to zostanie na pewno na za tydzień. Na 1000% ten perfum zagości na mojej półce. Jest to przepiękna nuta i tu macie po prostu nic innego jak próbkę. Jest to Poison Girl. Genialny perfum, po prostu od Diora. Ja miałam z Poison jakąś inną buteleczkę. Zaraz zobaczymy, jak to tu wygląda. Tak, jest to w takiej postaci. Macie po prostu próbeczkę. Nic jeszcze nie czuję, nie będę odklejać, bo użyję sobie to. No po prostu coś pięknego. Bardzo polecam wam ten perfum, jest genialny. Nie pamiętam jego ceny, może gdzieś tu będzie w gazetce, ale możecie go sobie po prostu przetestować za cenę 1 funta, a dzięki takiej nawet malutkiej ilości na pewno zapoznacie się, znaczy na pewno sprawdzicie, czy ta nuta wam będzie odpowiadać. Uwielbiam takie dodatki po prostu, przepraszam, SMS, uwielbiam takie dodatki w gazetach. Także polecam bardzo, bardzo gorąco, bo naprawdę, naprawdę jest godny polecenia. Godny polecenia, godny uwagi. Gdzieś go już też u kogoś widziałam w filmiku. Ktoś go zakupił i właśnie zachwalał. Ale kto to? Albo Karola ze stylizacji? Paula nie. Paula ostatnio chwaliła właśnie chyba tego Marka Jacobsa, tego zielonego, tą torebeczkę, co dostała od Krzyśka. Ktoś go, kurczę, zachwalał. Nie mogę sobie skojarzyć, ale polecam bardzo gorąco. Świetny perfum. Na pewno zagości na mojej półce, w mojej kolekcji malutkiej perfum. Dalej, co tu mamy w Kosmopolitan? Poczekajcie. Macie do przetestowania za 1 funciaka. Przetestowanie Clay Mask, czyli generalnie maseczka do włosów, generalnie do nasady włosów, do skóry głowy też można powiedzieć, czyli do korzeni, do cebulek, z glinki, po prostu z glinki. L'Oreal Elviv Extraordinary Clay Mask i jest to do przetłuszczającej się skóry głowy. Pre-shampoo treatment, czyli oczywiście stosujemy to przed umyciem włosów. No, więc nanosimy przed umyciem włosów, trzymamy 5 minut, potem spłukujemy i myjemy, a oczywiście jest napisane, że dla najlepszego efektu użyć właśnie z tej serii kosmetyków. Czyli ja wam polecam, jest to nowość, ja się na to czaiłam, ale pokusiłam się zupełnie na co innego. Dzięki jednej z was właśnie zakupiłam ten z Trezem i jestem na razie zadowolona i mam zapas szamponów. A dzisiaj zakupiłam kolejny z John Frieda chyba i jakiś to jest brightening, jakiś rozświetlający, rozjaśniający do blondu. Był przeceniony z 6x4, więc wzięłam, nie pokazałam wam, poniosłam go do góry. Więc macie tu maseczkę i macie perfum. No uważam, za cenę 1 funta, nawet jeżeli gazetka pójdzie do śmieci, po przeglądnięciu to i tak warto. Warto, bo ja uwielbiam po prostu naprawdę mieć możliwość przetestowania. Zaglądam, czy macie coś tutaj jeszcze. Oczywiście jest to reklam, wiadomo. Ale o, fajne okulary. Macie jakie na przykład okulary? Będą teraz na topie. Śmieszne kształty, naprawdę, zobaczcie. Mi się podobają bardzo teraz osobiście te takie kocie okulary, czyli takim lookiem kocim. O, właśnie z takim. No, właśnie coś takiego. Ale powiem wam, że jakoś nie dobrałam takie odpowiednie dla swojej twarzy. Telefon mi dzwoni, nie mam czasu. Dobra, powiem wam jeszcze, czy coś tutaj macie, czy już nic nie macie. Czy jest coś ciekawego? Oczywiście jakieś właśnie kosmetyki. Tu jakiś trening. Teraz to szalone te treningi. Wszyscy w koło trenują, tylko ja po prostu siedzę i pierdzielam fast foody. Ale ktoś musi, nie?
No, ja będę za dziewczyny jadła i będę je dopingowała i tyle. O, macie tutaj na przykład właśnie tusze, czyli po prostu reklamę jakichś tam dobrych tuszów. O, proszę, jest nawet mój Eiko, którego właśnie nawet dzisiaj mam na oczach. Tu jest właśnie ta seria Trezem, to o tym szamponie Wam mówię, jakby ktoś pytał. To jest właśnie ta seria, tylko to nie jest ten akurat dokładnie. Tu jest akurat jakiś volume. Trzy tusze, jakie posiadam. Macie ich test, tutaj macie je na dole. Po prostu polecane. Dobra, dalej co tutaj jeszcze? Co tu jeszcze macie poza reklamami? Ja tam za reklamami nie przepadam, nie lubię oglądać reklam, wolę jakieś takie kosmetyczne, a nie ubraniowe. Ponieważ ja się niczym tam nie inspiruję, jeżeli chodzi o ubrania, bo TSI tutaj nie reklamują. No i chyba to wszystko. Ja mówię, ja to naprawdę zakupiłam, zobaczywszy właśnie ten Poison. Ja generalnie to tylko dlatego to kupiłam. No także za funta mam Poison i mam próbkę Poison oraz Elvive. Sprawdzę ten Poison, czy po prostu mi się utrzyma jakoś w miarę na skórze. Cosmopolitan leci po prostu do śmieci. Kolejna gazetka, dziewczyny, którą Wam polecam. Zobaczcie, z dodatkiem. Jest to Red. Jest to majowy, cena 4,10, czyli 4 funty 10 pi. Natomiast tutaj macie gratis Rodial Lux Cleansing Cream. I jest to, dziewczyny, nic innego jak odżywczy, po prostu odżywczy, czekajcie, muszę sobie tu poradzić, odżywczy krem o podwójnym działaniu, czyli działa jako demakijaż. Czyli możecie go użyć jako do demakijażu, czyli zmywania waszego make-upu oraz jako maskę dla skóry, czyli dwa w jednym. Nic bardziej nie cieszę. I jest on przeznaczony do skóry odwodnionej, z witaminą jest E, z różą, olejkiem kokosowym, z tego co widziałam, oraz koko masło. I jest on przeznaczony do suchej, matowej i osłabionej cery. Tak się prezentuje, dość duża tubka, naprawdę jest tutaj 70 ml. Firmę Rodial na pewno znacie z moich zakupów. Ja Wam coś pokazywałam z Rodial, teraz wysłałam z Rodiala Tint Cream, coś takiego do karolci miszmaszowej, więc to jest właśnie ta seria. Z tym, że tu już bardziej pielęgnacyjnie. Zaraz otwieram, bo jest zategowany. Czekajcie, jestem ciekawa, jak pachnie. No wiecie, że ja to zawsze pącham. Chyba, oj, bardzo taka kremowa, fajna. Tak bardzo delikatnie. Bardzo delikatnie, właśnie tak olejkowo, tak słodko. Prawie niewyczuwalnie, więc zobaczymy. Także generalnie jak to używamy? Masujemy małą ilość tegoże kremu na suchej twarzy i szyi. Spłukujemy taką letnią wodą. Można do tego najlepiej, jak się użyje jeszcze nawilżonej tej ściereczki muślinowej, jakby któraś miała, używać rano i po południu. Do używania to use as a weekly mask, apply a thick layer and leave cream. Generalnie jako maseczkę nałożyć po prostu to na twarz, zostawić 15 minut, spłukać letnią wodą i właśnie najlepiej przy użyciu w ogóle namoczonej ściereczki muślinowej. Tak jakby się to prezentowało. Jestem bardzo go ciekawa. Asiu, myślę, że też byś była nim zainteresowana. Dwa w jednym, mówię oczywiście o Malibu. Także dwa w jednym, cleanser and mask for dehydrated skin with stem cells, rose hip and vitamin E. Czyli dwa w jednym, właśnie czyszcząca i maska, czyli po prostu czyszczenie, czyli demakijaż plus maska do odwodnionej skóry, tak jak powiedziałam, właśnie z ekstraktem z róży, z witaminą E i tak dalej, i tak dalej. Bardzo Wam gorąco polecam, zajrzyjcie sobie za cenę 4 funtów, możecie to przetestować, a regularna cena 14 funtów, jest to warte 14 funtów. Także 14, a 4 jest różnica, powiedzcie same. Za 14 to możecie sobie po prostu kupić sobie, mamie, cioci i koleżance, i przyjaciółce, i siostrze. No, także taki oto produkt, chciałam Wam o tym powiedzieć. Jest właśnie... No, taki produkt znajdziecie w czasopiśmie Red, tak się prezentuje to czasopismo. Zaglądamy do środka, co jeszcze tutaj mamy, poza oczywiście reklamami. Klinik. Prada nie polecam, dziewczyny, nie polecam. To jest nowość z Prady. Ja miałam ten wcześniej Candy. Miałam Candy, to jest też Candy, ale Kiss.
jakaś nowość od Prady i powiem Wam, że wcale nie jest trwały. Byliśmy któregoś razu na właśnie takim małym shoppingu i chciałam właśnie sobie zakupić jakiś perfum i właśnie powąchałam wtedy te Candy, bo to była nowość i właśnie te Poison. To było jako dwie nowości na półce w sklepie z perfumami, czyli w perfumerii. I po prostu po godzinie ja nic nie czułam, a tamten właśnie był wyczuwalny, więc polecam ten Poison, zobaczcie sobie. Bardzo fajna nuta na wiosnę. Więc tamtego candy nie polecam, bo raczej nie będzie trwały. Macie tutaj Revita Lift Laser Renew, czyli po prostu próbka kremiku, kremik na dzień, Laser Renew. No, czyli jakiś pewnie wygładzający, jakiś anti-aging, no coś dla mnie, super. Ekstra, bardzo mnie to cieszy. L'Oréal Paris. Także tak się prezentuje ten kremik, bardzo fajnie, że go dali. Tu też jest próbka, ale to już w innym było, nie pamiętam w jakiej gazetce, ale nie kupiłam jej, ponieważ wiem, że będzie w pudełku w Glossy Boxa ten właśnie kosmetyk, więc nie kupiłam, ale jest w którymś jeszcze czasopiśmie malusieńka próbeczka tego najnowszego olejku do twarzy z The Body Shopu, to tyle Wam powiem. Także tak prezentują się te dwie gazetki i tak prezentują się dodatki z tych dwóch gazet. Polecam Wam bardzo gorąco, macie tutaj właśnie te dodatki. O, tak to się prezentowało. Tutaj bardzo mnie właśnie skusił ten Rodial, także bardzo, bardzo gorąco Wam polecam. Naprawdę fajna sprawa, natomiast tutaj po prostu zachęciło mnie właśnie to, co mi się spodobało i będę chciała sobie sprawdzić na skórze, jak długo będzie się u mnie na skórze to utrzymywało. Także polecam bardzo gorąco. Zajrzyjcie sobie, bo bardzo warto naprawdę zakupić, przepraszam za telefon, przetestować właśnie ten Rodial, po prostu dwa w jednym. Także tak to wygląda. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Chciałam Wam właśnie pokazać te dwa czasopisma. Tak jak mówię, w tym trzecim też miałyście jeden dodatek i to jest właśnie taka maciupeńka, dosłownie maciupeńka próbeczka tego olejku z The Body Shop. Także jeżeli chcecie, to też możecie zobaczyć. Na pewno wiem, że jest ono w pudełku, bo za chwilę przychodzę do Was z Glossy Boxem, będzie Open Box. Dlaczego właśnie mówię, że wiem, że tam w środku jest, ponieważ rozmawiałam dzisiaj z mamą, mama mówi pokaż, co tam masz, no to pokaż, to je pokazałam, no i otworzyłam pudełko i wiem, powiem Wam, że nie widziałam generalnie pojemnościowo, zobaczyłam po prostu tylko tą karteczkę i z karteczki zobaczyłam, co jest w środku, więc tyle wiem, ale to za chwilę w kolejnym odcinku, nie, w kolejnym po prostu filmiku Wam to wszystko pokażę. No, także polecam bardzo gorąco, zajrzyjcie sobie, te, które mieszkacie w UK, te dwa czasopisma. Także Cosmopolitan za funta i Red za 4,10, gdzie możecie przetestować właśnie te produkty. Super, uwielbiam, fajny miesiąc, naprawdę, z gazetami. W tamtym miesiącu takiego czegoś nie było. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam na Facebooka, Twittera, Instagrama i Pinteresta. Oczywiście udzielajcie się na grupie zamkniętej Wicki Agi na Facebooku. Oczywiście wszystkie Was gorąco pozdrawiam, życzę Wam miłego wieczoru, bo już będzie wieczór, jak Wam pewnie udostępnię ten filmik. Także dziękuję jeszcze raz, ściskam Was bardzo mocno. Stado buziaków dla Was, trzymajcie się, bajo!